Cześć wszystkim, znowu punkt 7, dalszy ciąg Arcanum. Cóż, dzisiaj zgodnie z umową przechodzimy przez przełęcz Hadriana i zejdziemy najpierw do Stillwater. Ja już zapomniałem, że tam mamy parę spraw do załatwienia. Przy okazji spojrzę, czy mam jeszcze mam te przedmioty, które będą mi potrzebne. Mam, to fajnie. A właśnie, jak tam ze strzałami? Ty masz 24 strzały, spoko. A ty się wystrzykałeś ze strzał? Zabrałem ci strzały? Nie wiem. Zresztą nie ma to znaczenia. Ale można bić mieczem. Rękami kopać. Nie potrzebuję łuków. Nie to co nasza nowa przyjaciółka. Dobra. Jest szósta. Myślę, że już ludzie powinni być na nogach. Stillwater wygląda jak wioska. A ludzie wioska wcześniej wstawiają. Okej, dobra. Z tym panem porozmawiajmy. Udało mi się zdobyć wielki rubin, Kaldaru. Dobra robota, pokładałem w tobie wielkie nadzieje w twoich umiejętnościach. Już najwyższa pora, żeby czyjeś były wystarczające. Daj mi go, proszę. Proszę bardzo, to było dopiero zadanie. Ach, dokładnie taki, jak go zapamiętałem. Jesteś naprawdę odważny. A tak, wybacz mi, rozproszyłem się. Jesteś naprawdę wielkim poszukiwaczem przygód. Proszę o to 1500 monet, które ci obiekałem. Dziękuję ci, dziękuję. Niech bogowie błogosławią cię podczas twoich podróży. No, dobra. Bywaj zdrów. Nie chcemy tam nic kombinować. Dodatkowo. Pewnie można by go tam zabić, czy coś tam. A, nie oddaliśmy tej esencji. Choliwa. Potrzymaj, Raven. Może jeszcze kiedyś zejdziemy. Wtedy może to oddam. A tak, wzięliśmy to zadanie na Mirfil. A będziemy jeszcze w klanie Koła. Czy Czarnej Góry. Mylą się nazwy. Więc może jeszcze tam by... O, jeszcze będziemy w Quintarze. Drzwi zamknięte. Poczekamy sobie. Za 2 godziny. Już otwarte. Dobra. Z tym panem już raz rozmawiałem. Ale zakończyłem rozmowę. Ponieważ... Czekałem. Stój, nie wiesz, że umiem wyczuć twoją obecność, głupcze? Witaj, możesz chwilę porozmawiać? A, to ty. Wydało mi się właśnie, że skądś znam ten smród. Wyszkolisz mnie na mistrza uników? A ja mam uważać, że szukałeś ślepego starca, by ukończyć twój trening mistrzowski? Z jakiego durnia mnie uważasz? To prawda, nie ma innego powodu, tylko trening. A jak miałbym niby ocenić twoje zdolności w sztuce uników? Jeżeli naprawdę jesteś dobry, to powinieneś przewidzieć to. Co do diab... widzę, że osiągnąłeś już poziom eksperta tej umiejętności. Przecież mówię, że potrzebuję tylko treningu. Ha, dobrze, powiedzmy, że ci uwierzę. Jeżeli naprawdę chcesz treningu mistrzowskiego, to mam dla ciebie zadanie. Nie podzielę się z tobą moimi sekretami, dopóki go nie wypełnisz. Zrobię wszystko, mistrzu. Śmierć! Chcę śmierci! Zabij Sir Garricka Stouta, mistrza walki wręcz. Ha, właśnie, udowodni, udowodni, że to nie on jest twoim mistrzem, a nagrodę zajmuję treningiem. Mam dla ciebie zabić mistrza walki wręcz, ale dlaczego? Dlaczego ma umrzeć? Dlaczego ma umrzeć? Za zmarnowanie mi życia, oślepienie mnie, durniu. Druella była moja, wiedział o tym, wiedział, że mnie kochała, dlatego ją zapragnął. Oślepił cię z powodu kobiety? Kłóciliśmy się od zawsze, ale wtedy on mnie wyzywał na pojedynek o jej rękę. Byłem wściekły, ten brudny wieprz. Byłem zadufany w sobie, więc zgodziłem się, mimo jej protestów. Nie wiedziałem, jak wielką obsesję miał na punkcie Druelli. Dlaczego stałeś oślepiony, a nie zabity? Popełniłem jeden błąd i już mnie miał... Ustąpiłem, lecz on wciąż naciskał. Próbowałem
mnie zmusić do zachwycenia się jego umiejętnościami walki. Gdy odmówiłem, powiedział, że zadba o to, abym już nigdy nie mógł uważać się za równego jemu. Po czym oślepił mnie swoim mieczem. Ostatnim dźwiękiem, jaki usłyszałem, zanim ból spowodował utratę przytomności, był krzyk Drueli. Co się stało potem? Gdy dochodziłem do siebie, okaleczony i ślepy, ma nienawiść do Srauta rosła. Teraz żyję nią z każdą chwilą, gdy nie śpię, a ty jesteś narzędziem zemsty zesłanym mi przez niebiosa. Będziesz moimi oczyma. Dobra, pomszczę cię. Przynieś mi jego oczy, to będzie wystarczający dowód jego śmierci. Już są twoje, jeżeli można zapytać, co się stało z Druellą. Słyszałem plotki, że Druella wyrwała się z jego ramion. Ta myśl to moja jedyna życiowa przyjemność. Może uda ci się ją znaleźć w trakcie swoich podróży. Z radością powitam wszystkie dotyczące informacje, jakie tylko zdobędziesz. I w końcu zapłaci za zniszczenie naszego życia. Druello, kochana, w końcu zapłaci. Idź, zmiażdż demona zwanego Garrickiem Stoutem i przynieś mi jego oczy. No, dobra. Poruszam. Ten pan znajduje się w Drenholmie. Mamy jeszcze jedną sprawę do załatwienia w Drenholmie. Mamy zanieść to naszyjnik. Prześpimy się parę godzin, żeby Magnus wyzdrowiał. No, więc jak będziemy w Drenholmie, to siekniemy gościa i będzie po sprawie. A i właśnie, miejsce zagubionych głosów. Mieliśmy odwiedzić to miejsce. A nie pamiętam już. Tak, chyba dowiedzieliśmy się o tym miejscu z zamkniętym tego sejfu w Tarancie. No i dobra. Ładna miejscówka. Jak na krasnoludzkie mieszkanie. Gdzież nie mieszkanie, siedzibę, o, to jest bardziej dobre słowo. No, trochę pusto. Dosyć introwertyczne krasnoludy musiały tu mieszkać. Okej, okay, no i dobra. Safe. Ponieważ w takich miejscach się często zapisuje. Dobra. Mamy też te trzy jakieś kołowrotki, które znaleźliśmy w tym sejfie. Okej, okay, dobra. Gdzie się trzeba powstawiać? Wygląda na to, że działanie zmienia jeszcze jakieś dodatkowe urządzenie. Są. I mam je ze sobą. Książki, klucza, jakiś symbol. Coś jeszcze mam? Chyba nie. No i dobra. Działanie wymaga dodatkowej maszynerii. Tak, wymaga, ale mam ją. Prawda? Zdaje się, że to działanie wymaga dodatkowej maszynerii. Jestem trochę skołowany. No tak, znajduję kilka pustych gniazd i mam je czym wypełnić. Tylko pytanie, jak to zrobić. A, wiem. Tak, chyba książka była pierwsza. To ciekawe. Spróbujmy klucz drugi. Ciekawe, no dobra, to wsadźmy ten trzeci. Find the Book of Durin's Truth, for within its pages
Więc szukamy jakiejś księgi prawdy Duriana. Gdzie szukać można takich ksiąg? No cóż, można by szukać po bibliotekach, albo można też spróbować, czy największy kolekcjoner ksiąg, pan Minsk, czasem nie miał jednej z takich ksiąg. Który nieszczęśliwie znajduje się w Kaladonie, który właśnie opuściliśmy. I przez jakiś czas się nie będziemy tam jeszcze wybierać. Więc kolejne zadanie, które odstawiamy na później. Ale okej, dobra. Jedziemy do Tarantu. Więc jedziemy, mam na myśli, idziemy. Proszę go zabić. Dziękuję. Idziemy dalej. A w tym czasie w Tarancie podczas naszej nieobecności wydarzyło się co najmniej kilka ciekawych rzeczy, którymi zaraz będziecie świadkami. Przejedźmy się najpierw. Może do dzielnicy magazynów. Chociaż to chyba nie tu chciałem wylądować. Tak, troszkę nie tu. A może nawet tutaj. Tak, tutaj. Dobra, zapiszmy grę. I zobaczmy. Okej. Małe zamieszanie się tu zrobiło. Pozdrawiam cię, obywatelu. Co tu się dzieje? Ten ekstremista, kapitan Wheeler, więził w tej fabryce kilku dzielnych walczących o swoje prawa orków. Kapitan Wheeler, co możesz mi o nim powiedzieć? Jest kapitanem Straży Tarantki. Jest przekonany, że orki nie powinny żyć, nie mówiąc już o posiadaniu praw. O to właśnie w tym wszystkim chodzi. Wszystkie orki chcą prawa do posiadania związku zawodowego. Próbują zapobiec przerodzeniu się strajków. Cóż, to co stało się ostatnim razem. A co stało się ostatnim razem? To była masakra. Kapitan Wheeler skosił protestujących z karabinu maszynowego, co było okropne. Podejrzewam, że właśnie dlatego zdecydowali się tym razem na strajk wewnątrz fabryki, zamiast na otwartej przestrzeni. Żeby Wheeler mógł dostać się do środka, musiałby poświęcić paru swoich ludzi. A to nie wyglądałoby zbyt dobrze. Co się stało z Wheelerem po zabiciu protestujących? Nic. Którzy członkowie rady rozważyli przyznanie mu medalu. To szokujące. A co więcej, czuję, że jest to bezpośrednią przyczyną zaistniałej dzisiaj sytuacji. Czemu? Orki uważają, że muszą robić rzeczy takie jak ta, żeby zwrócić uwagę opinii publicznej na swoją walkę. Wiedzą, że nie wyrwą żadnej zmiany na systemie politycznym, dopóki są postrzegani jako bezużyteczne bestie. Tym bardziej szkoda, bo pan Trok mógłby być właśnie tą osobą, której nam trzeba. Pan Trok? Osoba, której ci trzeba? Don Trok jest przywódcą orków. Ponieważ posiada domieszkę ludzkiej krwi, może wystąpić do rady o prawo posiadania związku zawodowego. Jeszcze nigdy nie było sprawy o przyznanie praw półorkowi. Jeśli półork chce uchodzić za człowieka, przeważnie trzyma nisko spuszczoną głowę, żeby nikt nie domyślał się o nim jako orku. A jeśli wygląda jak ork, cóż. Rozumiem, a więc pan Trok wygląda jak człowiek. Pod tym względem jest wyjątkowy, gdyż pewne cechy wyglądu orka, które posiada, zamiast upodobniać go do bezmyślnego zwierzęcia, nadają mu raczej wygląd ciemnego typa. Nigdy nie spotkałem tak charyzmatycznego półorka, ani w ogóle prawie nikogo, kto cieszyłby się takim uznaniem. A więc co można zrobić, by rozładować sytuację? Trzeba przekonać Dona Troga, żeby przestał się wygłupiać i zaczął pracować z nami. Drogą, którą wybrał... prowadzi prosto do grobu. Kapitan Wheeler nie pozwoli, żeby Trok opuścił budynek żywy. Jeśli tylko będzie okazja, wykorzystają, więc nie można mu jej stworzyć. Trok musi w nocy wyślizgnąć się z fabryki. To jedyny sposób, żeby przeżył i mógł walczyć dalej. Czemu nie pójdziesz tam i nie przedstawisz mu swojego planu?
bo jako człowiek rady reprezentuje instytucję, która trzyma go w jarzmie. Nie będzie chciał ze mną rozmawiać, ale taki biżutek jak ty mógłby z łatwością nakłonić go do wysłuchania tego, o czym mówimy. Dobra, porozmawiam z nim, co mam zrobić? Po prostu wejdź tam i przedstaw mu mój plan. Jestem pewien, że wysłucha rozsądnych argumentów. Zamknęli się w środku, ale przekonałem właściciela, żeby dał mi klucz. Dobra. A co pan Wheeler ma do powiedzenia? Pewnie miałeś miło pogadankę z tym panem Babokiem, co? To on przekonał cię, że biedne orki potrzebują naszego współczucia. Pomagam mu zakończyć całą tę sprawę. Rób co chcesz, jeżeli będzie okazja, zabiję droga. Okej. Wygląda... sytuacja wygląda na napiętą. Czym blandeka na żuku? Kto ty? Co tu robić? Wheeler przysłać ty? Ty mówić, albo ja zabić ty? Chcę porozmawiać z panem Trogiem, żeby wam pomóc. On być na tyły. Ty chcesz spróbować, ty być martwy. Okej, panie Trogu. Co masz do powiedzenia? Tak, wreszcie przysłali tu kogoś, żeby mnie zabił, tak? Jestem tutaj, żeby dostarczyć ci wiadomość od pana Babcocka. Babcock? Czego chce? Ciągle uważa, że system może nam zagwarantować respektowanie naszych praw? Tak, znalazł sposób na zorganizowanie związku na zawodowego. Czemu miałbym tego słuchać? Albo ciebie, skoro już o tym mowa. Jest dobrą osobą, która chce ci pomóc. Jest mało stanowczym dobroczyńcą, który postanowił zająć się naszą sprawą. Nie jest człowiekiem, który zbudziłby szacunek. Jestem już zmęczony jego bezwartościowymi planami. Jako członek Rady cieszę się pewnym szacunkiem sądu. Nie możesz mówić poważnie. Sądy są przeciwko nam i codziennie wymyślają nowe przepisy godzące w nasze interesy. Mam powyżej uszu twoich bzdur. W zasadzie miałem już ich dosyć... Tak. To nie poszło najlepiej. Dobra. Dobra, to wczytajmy grę. Próbujmy jakoś inaczej to porozmawiać. Możesz dalej ukrywać się w fabrykach. Też coś, główka pracuje. Co Babcock próbuje sprzedać tym razem? Coś, co prawnie pozbawi Wheelera kontroli nad wami. Dobrze, słucham cię. To byłoby bardzo budujące, choć raz korzystać prawo przeciwko Wheelerowi, a nie odwrotnie jak do tej pory. Babcock chce oprzeć się na tym, że w połowie jesteście ludźmi. Rozumiem już. I to zostanie umiejętnie poprowadzone, może się udać. I co potem? Kiedy już udowodni, że należy się wam ochrona prawna, możecie stworzyć związek zawodowy. Może raz w życiu stary Babcock wpadł na dobry pomysł. Powiedział, że Wheeler z pewnością cię zabije, jeżeli będzie miał po temu okazję. Powiedz Babcockowi, żeby się nie martwił. Wyślizgniemy się stąd pod osłoną nocy. Spotkam się z nim później, żeby uknąć intrygę na Wheelera i pogadać jeszcze o paru innych rzeczach. Dziękuję ci za dostarczenie wiadomości. No dobra, nie ma sprawy. Czy coś tam macie do pogadania? Nie. Wheeler nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Dobra, udało mi się przekonać go do ucieczki. Powiedział, że spotka się z tobą później. Wspaniale, wspaniale. Ogromnie dziękuję ci za pomoc. Dałeś Tarantowi ogromną przysługę. No dobra. Miłego dnia. Okej, i dostaliśmy kolejny punkt losu za to. To chyba koniec tego strajku. Nie wiem, czy dało się to jakoś inaczej rozwiązać, żeby zmusić go do natychmiastowego zaprzestania strajku, jakoś uzgodnić z Wheelerem. Chyba pamiętam, była taka opcja. Jest druga opcja. To jest jeden z ważniejszych wyborów, jaki możemy podjąć w grze. Można też zmusić Toga do wyjścia z fabryki, aby przeprowadzić tak zwane rozmowy.
rozmowy będą prowadzone przy użyciu ołowiu i karabinów maszynowych. Trzecią opcją jest podburzyć Toga. I on wtedy zacznie powstanie orkowe i wtedy w całym Tarancie rozpoczną się zamieszki, bójki, zabójstwa. Masakra, jednym słowem. No, ale ja wybrałem to dobre zakończenie. Nie chcemy widzieć, jak umierają, na przykład ten pan. Pewnie by wyskoczył teraz za rogu jakieś orki i zaciupał tego pana. A co nie jest konieczne. Okej. Okay. Zajdźmy tutaj, do tej pani. Mamy jedną osobę do znalezienia. Renford A. Twillinger. Nie. Rory Limes. Popatrzmy, jest tu ktoś taki nazwisku, brak obecnego adresu zamieszkania, ale wygląda na to, że posiada budynek. Nie, to nie, to nie ten pan. Lawrence Brumont? Tak, Lawrence Brumont, pomimo tego, że nie jest mieszkańcem Tarantu, to artykuł z gazety. Elmer Brupton. Brupton? Popatrzmy. Mam adres pana Bruptona. Mieszka w Ashurby na ulicy Trellis 14. Okej. Okay. To jest ten pan, który wysłał list do służącego pana Mińska w związku z opłatą za kupno książki. Czy za informację na to, że Mińsk posiada klątwę Cenag. A to ten pan inny, którym otrzymaliśmy informację, jest bratem Virgila. Tak mogliśmy się dowiedzieć o historii trochę o Virgila przed opuszczeniem jego Cenag. To jest, jak ktoś tutaj niech sobie przeczyta, teraz pauzuje, nie będę już tego czytał, ale to jest to mniej więcej, co już wiemy. Więc... Pracownik Departamentu Wodociągów? Nie, nie, nie. Mam jeszcze jedną sprawę w Uniwersytecie Taranckim. To możemy wyrzucić. Doktor Tristan Fenwick. Czy to jest pan, którego poszukujemy? Nie. No to na razie. Może w kolejnym budynku. Jest tylko bibliotekarka. To może tam? Może ten Uniwersytet Tarancki. Kim pan jest? Nazywa się Benjamin Gershwin, doktor frenologii. Wspomniałeś coś o frenologii? Frenologia to nauka dotycząca głowy. Głowa każdego mężczyzny i kobiety charakteryzuje się innym układem, wypukłościami i krzywiznami. Badamy ją, usiłując odgadnąć cechy charakterystyczne posiadaczy danej głowy. To potworne, interesujące, zadziwiające, dokładne. No, chcesz badać moją głowę? Oczywiście, obróć tylko głowę prawo i ją zniszcz. O, bardzo interesujące. Proszę o dużą pewnością, że jesteś rzeczywiście człowiekiem. Twoje zdolności zadziwiają mnie, Benjaminie. Tak, wiem, ale pamiętaj. To nie ja, to nauka. A frenologia jest nauką przyszłości. Mam do ciebie pewne pytania dotyczące czaszki. Interesuje się czaszkami bliźniąc siamskich z Renar. Nic ciekawego. To jest pan, któremu można było sprzedać czaszki, kiedy je jeszcze mieliśmy. Ale tego nie zrobiłem. To jest pan inny. On chyba studiuje bóstwa Arcanum. I ten diagram jest jakby trochę zagadką. Tak. Nie zagadką. Wskazówką do rozwiązania zagadki. Czekajcie, słowa mi zabrakło. Tak, składania ofiar bóstwom. Ale nie chcę się tym teraz zajmować. O, przepraszam, zawsze się tak telegram. Jak się zwą?
Mój kolega, profesor Gershwin, dokonuje naprawdę niezwykłych rzeczy w tej dyscyplinie. A to też jest... A jesteś jakiś frenolog? Jestem profesor Akins, naukowiec i ekspert w dziedzinie demonologii. Właśnie! Demonologa nam potrzeba. Potrzebuję informacji o Lan-Man-Maleachu. Powiedziałaś Lan-Man-Maleach? Na bogów, dlaczego nie mówiłeś nic wcześniej? Co możesz mi powiedzieć? To bardzo ważne. Tak, bez wątpienia. Dlaczego więc jesteś taki niepoważny? To bardzo poważna sprawa. Uważam, że on jest mordercą z Whitechurch. Wydawało mi się, że wśród tych morderstw jest jakiś demoniczny element, ale nigdy nie podejrzewałem Lan-Man-Maleacha. To bardzo złe wieści. Dlaczego są takie złe? Lan-Man-Maleach jest jednym z wielu demonów, które posiadają umiejętność opętania żywe istoty. Jako taki może się poruszać wśród nas niezauważony. W danych czasach, gdy został wezwany, potrzeba było ofiar tysięcy ludzi, żeby go zaspokoić. Jeśli nie zrobimy nic, żeby go zatrzymać, to po prostu będziemy mieli na karku przez długi czas. Został tu wezwany? W jakim celu? To długa historia, wystarczy, jak powiem ci, że wzywający płaci karę za swój czyn. Jest obecnym żywicielem bestii i to od 500 lat. Założy się, że ten elf chciałby nie mieć aż tak długiego życia. W jaki sposób demon opętał tego elfa? Jak już mówiłem, to długa historia, ale myślę, że mam... O, proszę, to właśnie legenda o Terdivant. Tu możesz przeczytać historię jego demona. Dobra, boję się zapytać, ale jak mogę go zabić? Musisz go przebić jego serce ostrzem Xerxesa. Niech zgadnę, to ostrze znajduje się zapewne jakimś strzeżonym przez demony lochach. Nie jakimś tam lochu, lecz w dołach ognia znajdujących się głęboko w górach kamiennych. To ostrze zostało wykute w zaświatach przez demony ognia i jest jedyną bronią, która jest zdolna powalić demona. Próba pokonania demona czymkolwiek innym byłaby prawdziwą katastrofą. Dlaczego? Gdy ostrze zostanie zagłębione w sercu żywiciela, demon jest zmuszony wysłany z powrotem w zaświaty, a niefartowny żywiciel umiera. Jeżeli jednak żywiciel zostanie zabity jakąkolwiek inną metodą, demon wolni się z jego wnętrza i zasadniczo będzie już nie do powstrzymania. A to byłoby niedobrze. Nieskończenie niedobrze. Czy podejmiesz się odzyskania ostrza i zakończysz tą rzeź? Tak. Gdzie w górach kamiennych znajduje się doł ognia? Odnalezienie ich jest bardzo proste. Wejście znajduje się trochę na południowy zachód, to nie najlepsza droga. Jest trochę na zachód, a... Nie. Pozwól, że zaznaczę ci to na mapie. W ten sposób będzie najłatwiej. No, to powinno być ciekawe. No, do widzenia. Da nam książkę, którą już nie mam czasu przeczytać. Przeczytamy ją w następnym odcinku. W następnym odcinku też... Możemy wybrać się do Drenholm. Ale nie wiem, czy chcę jeszcze się porywać na pana mistrza walki wręcz. To jest dosyć mocny zawodnik. Może dzięki psowi mielibyśmy z nim całkiem spore szanse. Ale mimo wszystko to i tak jest twardy zawodnik. Ale możemy spróbować. Czemu by nie? Nic nie szkodzi nam to zrobić. A jeszcze mam pewne sprawy do załatwienia w Tarancie. Jakie? Dowiecie się już w przyszłych odcinkach. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. No i na razie. Cześć.